Kochani, witajcie w ostatnim moim filmie w tym roku. I dziś mam dla Was wskazówki na to, jak dobrze rozpocząć nowy rok. Po pierwsze, kup kalendarz. Zawsze kupuję go pod koniec starego roku lub na początku nowego. Bez niego totalnie nie umiem funkcjonować. Zapisuję w nim ważne wydarzenia, spotkania, urodziny bliskich. Dzięki temu nigdy o nich nie zapominam. Po drugie, wypisz cele, jakie chcesz osiągnąć w nowym roku. Spisane mają większą moc, a powieszone gdzieś na ścianie będą Cię motywować każdego dnia do ich zrealizowania. Nie muszą być jakieś ogromne, ważne, żeby były Twoje i nie czekaj na ich spełnienie, tylko zacznij działać. Idź na wyprzedaże. Teraz w sklepach panują gigantyczne obniżki cenowe, więc warto zaopatrzyć się na przykład w ciepłą zimową kurtkę, czy w kreację na Sylwestra lub studniówkę. Kolejna moja rada to zadbanie o siebie od zewnątrz, jak i wewnątrz. Bądź w tym roku jeszcze piękniejsza, niech pielęgnacja cery, ciała stanie się Twoją rutyną, a zdrowe produkty spożywcze na stałe zagoszczą w Twojej diecie. Warto sobie zrobić taki noworoczny detoks owocowo-warzywny. Twoje włosy, skóra, paznokcie na pewno Ci to wynagrodzą. Z poprzednim punktem wiążą się też badania zdrowotne. Zwykłe, podstawowe, jak badanie krwi czy moczu. Lepiej zrobić je teraz i mieć święty spokój, niż potem się dowiedzieć, że coś nie gra. Pozbądź się niepotrzebnych rzeczy, które zalegają gdzieś w szafach i zakłócają Twoją przestrzeń. Koniec roku jest na to idealnym czasem. Posprzątaj pokój, powyrzucaj stare ubrania lub oddaj potrzebującym. Kup roślinkę. To zawsze dobry wybór. Poza tym nowy rok, nowe życie, coś w tym jest. Zrób coś dobrego dla innych. Zaangażuj się w jakąś akcję charytatywną. Zostań wolontariuszem, bo czyniąc dobro, czujemy się lepiej. Podsumuj ten rok, wypisując wszystkie wspaniałe momenty, jakie miały miejsce. Jeśli uważasz, że nie był on dla Ciebie zbytnio przychylny, to jesteś w błędzie. Polecam Ci też zajrzeć na mojego Instagrama, gdzie w wyróżnionych relacjach znajdziesz moje podsumowanie. Może Cię zmotywuje. Podobno jaki koniec roku, taki cały następny, dlatego spędź fajnie Sylwestra, nawet w domu. A jeśli nie masz pomysłu jak, to koniecznie się zainspiruj moim zeszłorocznym filmikiem. I to już wszystko na dziś. Chciałabym Wam jeszcze życzyć wszystkiego najlepszego, jak najwięcej cudownych chwil i szczęśliwego nowego roku.